Polskie Radio RDC, Piotr Gursztyn. Dzień dobry. I Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry, panie sekretarzu. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. To właśnie głos sekretarza generalnego SLD. Impreza dzisiaj, tak? 14 urodziny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzisiaj przymiarka do imprezy, bo świętujemy okrągłe rocznicę, że za rok spotkamy się wspominając i mówiąc o przyszłości, bo za rok 15, a w tym roku 14 lat od powstania Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 14 lat, taki najgorszy wiek. Nie dość, że pryszcze, to jeszcze nie wiadomo, czego się chce. No nie, dlaczego? Kłopoty wychowawcze. Jesteśmy w gimnazjum, dojrzewamy. Najgorszy, najgorszy. No nie, zależy jakie gimnazjum. My jesteśmy w tym dobrym gimnazjum, Rzeczypospolita Polska się nazywa. No dobrze, a teraz już tak na poważnie. Kim dla SLD jest teraz Aleksander Kwaśniewski? To wróg czy przyjaciel? Były prezydent, niewątpliwie gwiazda polskiej sceny politycznej lat przełomu 90. i 2000. I można powiedzieć, że bardzo duży wkład w historię Polski, w nowoczesną też historię odrodzoną po 89 roku Rzeczypospolitej Polskiej. A dzisiaj to były polityk, który próbuje reaktywować ruch Palikota i przyznam się szczerze, trochę tego ruchu nie rozumiem. Czyli wróg czy przyjaciel? Były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. No dobra, wielkie zasługi miał, tak jak pan podkreślił, tylko czy wy te zasługi doceniacie? Oczywiście, przed chwilką o nich mówiłem. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, były czy obecny, bez względu na to, kiedy ta kadencja się skończyła i ile trwała, to jednak wygrał w wyborach bezpośrednich. Doceniacie w inny sposób niż werbalny. Oczywiście. Leszek Miller się spotyka z Aleksandrem Kwaśniewskim, rozmawiali o przyszłości Lewicy. Jeszcze raz podkreślam, Aleksander Kwaśniewski będzie miał zawsze swoje miejsce po lewej stronie sceny politycznej, ale ruchy, które dzisiaj czyni, czyli przede wszystkim podawanie takiej politycznej kroplówki Januszowi Palikotowi, jest niezrozumiałe, bo wspieranie przez byłego prezydenta z lewicy, liberała Janusza Palikota, który jest przeciwko podwyższeniu płacy minimalnej, za podwyższeniem wieku emerytalnego, za tym, żeby podatki były od najbogatszych, nie od najbiedniejszych, a od najbogatszych, żeby pozostawić ich na takim samym poziomie. To znaczy, że nie jest się lewicą na pewno gospodarczo. A z całym szacunkiem do tego, co dzisiaj się dzieje, jeśli chodzi o spory polityczne, a do wyborów przypominam, że jeszcze został rok, półtora i do 2015 kolejne dwa lata, to tak długi czas, że ludzi interesuje, jak będziemy rządzili Polską, jaki mamy pomysł na to, żeby kilka kilometrów za rogatką Warszawy zmniejszyć bezrobocie, co zrobić, żeby sytuacja w służbie zdrowia się poprawiła, jak powinna wyglądać nowoczesnie zorganizowana edukacja, co zrobić, żeby gospodarka się rozwijała i to są problemy. A jeżeli ktoś się dzisiaj chce zajmować tym, czy wejdzie do Europarlamentu, czy nie wejdzie, czy będzie miał duże apanaże finansowe z tego powodu, czy nie będzie miał dużych apanaży, czy może będzie miał spokojność przez następne 5 lat, czy nie będzie, czy będzie musiał pracować, to ja powiem tak, ja stawiam na tych ludzi, którzy dzisiaj mówią, że mają problemy, trzeba im pomagać, a nie na tych, którzy chcą się załapać na kolejną kadencję do Europarlamentu, bo do dzisiaj nie jest po drodze z moimi wartościami. Moje wartości są po stronie człowieka, a mam wrażenie, że Janusz Palikot ze swoim projektem Europa Plus czy Ruch Palikota jest po stronie pieniądza. Czy ja dobrze zrozumiałem w tym, co pan mówił, był zawarty warunek ewentualnego pojednania między SLD a Aleksandrem Kwaśniewskim? Ależ on do dawna jest sformułowany. Po prostu Olku, przyjdź, ale bez Palikota, tak? Nie, Olku, chodź, i nie zabieraj z sobą Palikota. No tak, bo bez Palikota. Bo dzisiaj to trochę Kwaśniewski, tak? Palikot nie. Tak, ale my mamy dzisiaj taką sytuację, że ja mam wrażenie, że Aleksander Kwaśniewski dostał zaproszenie na kongres programowy lewicy, gdzie ma spotkać się ponad 140 organizacji lewicowych w Polsce. I związków zawodowych, i partii politycznych, i stowarzyszeń, i związków lokatorskich, wszystkich, którzy mają serce po lewej stronie, tak skrótowo powiem. Aleksander Kwaśniewski jako honorowy gość zaczyna tak wpychać Janusza Palikota trochę na siłę, a z drugiej strony Janusz Palikot nie może zrozumieć, że ludzie lewicy chcą się spotykać w swoim gronie. Oczywiście, jest pewien wyjątek, dlatego że byłych prezydentów w gronie osób, które zmieniały Rzeczpospolitą Polską w panelu o dorobku ostatnich 24 lat będziemy gościli, ale nie jest żaden z nich szefem formacji politycznej, a Janusz Palikot jest szefem formacji politycznej i to tej formacji politycznej, która sprzeniewierzyła się ideałom lewicy w najważniejszych rzeczach, czyli nie w słowach, a w czynach, czyli podczas głosowań sejmowych. No bo gdzie mu mamy mówić o tym, kto w którą stronę patrzy? Jeżeli rozumiem, mówimy o tym, że jesteśmy lewicą, to nie mówimy tylko jeżeli w parlamencie trzeba podnosić rękę do góry, głosować tak albo nie, to jak lewica głosuje na przykład za płacą minimalną, no to ja rozumiem, że lewica prawdziwa głosuje, a nie mówi tak, przepraszam bardzo, teraz to ja jestem trochę centroprawica i głosuję przeciwko. No a dlaczego Aleksandrowi Kwaśniewskiemu tak zależy na Januszu Palikocie?
A to trzeba zapytać Aleksandra Kwaśniewskiego. Nie, na pewno analizowaliście po to tysiąc razy i macie... Fatalne zauroczenie. No nie, to można powiedzieć o 14-latku, ale nie partii, tylko ten 14-latek, o którym od początku tak rozmawiamy, ma w swoich sukcesach jednak największe zwycięstwo w historii Rzeczypospolitej Polskiej. Wróćmy do Kwaśniewskiego i do fatalnego zauroczenia. Nie, ja nie wierzę w to tłumaczenie. Ale to jakie może mieć inne tłumaczenie? No i Aleksander... Jakaś kalkulacja polityczna. No ale kalkulacja polityczna polegająca na tym, że spróbujemy dołączyć do SLD upadający ruch Palikota, który dołuje w sondażach, do tego weźmiemy czapkę Aleksandra Kwaśniewskiego i może coś z tego będzie. No to ja jestem też pragmatykiem i nie uważam, że 2 plus 2 w polityce daje 4, bo oczywiście 2 plus 2 może w polityce dać 5, ale 2 plus 2 może dać na przykład 1. Ale na przykład dzisiaj w Rzeczpospolitej jest taki sondaż, na który pewnie pan już czytał, Homo Homini zrobiło, wyliczyło, że co by było, gdyby Europa Plus wystartowała z takimi twarzami, jak na przykład wyeksponowany Ryszard Kalisz, ale schowany Janusz Palikot. Pierwsze miejsce zajęłoby PiS, drugie miejsce SLD połączone z Europą Plus. Tam różne były kombinacje, to już czytelnikom to tłumaczę, ale jedna była taka, że jeśli Europa Plus schowałaby Palikota i połączyła się z SLD, byłaby 27% głosów, ale, i to byłoby drugie miejsce. Ale pan mówi, a Platforma byłaby dopiero trzecia. Ale zgoda. No pan mówi o warunku, który jest dla mnie do przyjęcia, do spełnienia i więc wręcz powiem, był pożądany. Ale sam pan wymienił, że ludzie, zresztą tak jak Sojusz Lewicy Demokratycznej, jego politycy, nie chcą w tym trójwiracie, jakbyśmy tego nie nazywali, czyli pakiecie eksportowym, który miałby pokazać, że Lewica w Polsce może wygrywać wybory, Janusza Palikota. Ja się z tym zgadzam. Ja tutaj nie ma nic niezbieżnego z tym, o czym ja mówię. Drugi sondaż w tych wariantach, o których pan mówi, pokazuje jasno, jeżeli jest Janusz Palikot na liście Aleksander Kwaśniewski plus Marek Siwie, czyli tak zwana Europa Plus, czy Europa Minus, czy 10%. Europa... Tak, 10%, a SLD ponad 12%, więc ja teraz mam takie pytanie. Czy my mamy pokazywać i utożsamiać politykę... To ta sama liga, prawdę powiedział, że 10-12%. Ale tak, tylko że ja... Panie redaktorze, ja przypomnę naszym słuchaczom, że kilka tygodni temu, kiedy powstawała Europa Plus, huczne zapowiedzi polityków tej formacji mówiły o tym, że tam będzie 25, 23, 27%. Janusz Palikot opowiadał po mediach, że ma sondaże, z których wynika, że wszystkie dają po 25%. No dzisiaj dają 10. Ja się obawiam, że za 3-4 miesiące znowu będzie 5 albo 6, jak w przypadku ruchu Palikota, i znowu będziemy musieli podawać kroplówkę. My, czyli SLD. Ja chcę się bawić w politykę, która jest oparta na wartościach. Moje wartości są od 12 lat takie same. Niezmienne. Tożsame z SLD, tożsame z tym, że uważam, że najpierw człowiek, później pieniądz, najpierw praca, później kapitalizm. Ja jestem, moje wrażenie polityczne dotyczy tego, że chciałbym pomagać tym, którzy są najsłabsi. Nie zapominać o tych, którym lepiej się wiedzie, ale powinni ci bogaci dzielić się w czasie kryzysu przynajmniej z tymi, którzy są biedniejsi. A Janusz Palikot to jest polityk, który co 3-4 miesiące zmienia zdanie, który 5 lat temu był po stronie radykalnej prawicy, później ewoluował w stronę prawicy tej takiej centrowej w Platformie Obywatelskiej, później oszukał Donalda Tuska, Grzegorza Schetynę, założył swoją formację, później okazało się, że jest lewicowcem, bo 1 maja 2012 roku mówił, że on chce budować fabryki, ale 2 września, 300 km od Warszawy, w niedalekim mieście Krakowie, zmienił zdanie i powiedział, że on jest po stronie liberałów. Więc ja pytam, czy to nie jest tak, że mamy do czynienia z czystym koniunkturalizmem politycznym? Moim zdaniem tak. Jeżeli pan mnie jeszcze raz zapyta, czy lista wspólna bez Janusza Palikota na lewicy jest pożądana? Tak, ale bez Janusza Palikota, bo to jest dla nas obciążenie. Bo mnie zafascynował ten jeden z sondaży, bo pokazał... czy zaskakujące możliwości. Jeśli SLD będzie drugie, a Platforma trzecia, ale takie 27-25%, to PiS, który będzie pierwszy, nie będzie w stanie sam stworzyć rządu. Powstanie rząd SLD Platforma z premierem, z wicepremierem Donaldem Tuskiem, a premierem kim? Leszkiem Millerem, tak? Ale to są takie dywagacje, które pokazują, że zamiast rozmawiać o rzeczach, o których mówiłem kilka minut temu. Czy... Ale pierwszy raz jest taki sondaż. No jest pierwszy raz, cieszy mnie to. To jest bardzo ciekawe. Chociażby takie ćwiczenie intelektualne, które politycy, to ja państwu, naszym słuchaczom zdradzę, lubią ćwiczyć tylko kiedy jest mikrofon włączony, udają, że to są takie, tylko taka teoria. Znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że Leszek Miller był świetnym premierem, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej i na pewno by sobie z tą funkcją poradził, tylko nie chcę dywagować na tym, czy my będziemy tworzyć rząd jako partner większościowy czy mniejszościowy. Nie chcę dywagować na tego sondażu po raz pierwszy większościowy. Ale mamy do czynienia z tym, że wybory parlamentarne, bo o tych mówimy przecież, do polskiego parlamentu są za
2,5 roku. Panie redaktorze, pan jako znawca sceny politycznej, jej dynamiki, rozwoju, a przede wszystkim tego, co się dzieje, to wie doskonale, że może się okazać, że za 4 miesiące będą całkiem inne sondaże, a za następne... No dobrze, ale co, gospodarka odbije i Tusk znowu będzie brał nie, wszystko? Nie wierzę w to, że gospodarka odbije, dlatego, że nie ma na nią pomysłu przede wszystkim minister Rostowski, który został wzmocniony taką wicepremiera. Dzisiaj pokazuje, że jedynym jego zapleczem na to, żeby ratować gospodarkę, jest mrożenie pieniędzy w Funduszu Pracy. Już 11 miliardów. Gospodarka będzie siadała, tak? Dopóki do władzy nie dojdzie Sojusz Lewicy Demokratycznej, okay. Który już wielokrotnie do wyboru będzie siadała, te nastroje będą się psuły, więc sondaże raczej wam będą rosły, a nie spadały. Czyli ten wariant jest możliwy. To co? Kwaśniewski czy Miller premierem? Obydwaj mają kompetencje, doświadczenie. Jestem przekonany, że są na pewno politykami, którzy udźwignęliby tę funkcję. Nie, myślę, że to kwestia pewnych parytetów w tej wspólnej liście. Europa parytety, plus SLD. Jakie parytety? No już dajmy spokój, naprawdę. Szanowni Państwo, z perspektywy najbliższych 2,5 roku. Doprowadźmy do tego, żeby odsunąć nieudolny rząd Platformy Obywatelskiej od władzy, pokazać, że Polskie Stronnictwo Ludowe jednak jako ten partner mniejszościowy niewiele mogło, że Platforma Obywatelska to ludzie, którzy wiele mówili, ale mało zrobili. Dziękuję, aż jestem zafascynowany tą wizją rządu SLD Platforma, a nie odwrotnie, z Aleksandrem Kwaśniewskim lub Leszkiem Millerem w roli premiera, Krzysztofem Gawkowskim w roli ministra. A on był dzisiaj naszym gościem, Krzysztof Gawkowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sekretarzu. Taki zafascynowany Piotr Gursztyn, który spotka się z Państwem o poranku jutro o 8.40.